Cliff Young, czyli człowiek, który nie wiedział, że się nie da. Dystans australijskiego ultramaratonu z Melbourne do Sydney wynosi 875 km, czyli ponad 20 zwykłych maratonów. Pokonanie takiej odległości zajmuje biegaczom zazwyczaj około 7 dni. W wyścigu startują lekkoatleci światowej klasy, którzy przez cały rok przygotowują się do tego ultramaratonu. Przeważnie wiek biegaczy nie przekracza 30 lat. W 1983 roku ze zdziwieniem odnotowano pojawienie się na scenie 61-letniego Cliffa Younga. Dokładnie tak, 60-letniego mężczyzny, a żeby było ciekawiej, ubranego w kombinezon roboczy i w kalosze. Więc początkowo wszyscy pomyśleli, że przyszedł on po prostu z pola popatrzeć na rozpoczęcie się maratonu. Gdy jednak Cliff podszedł do stolika po numer startowy, stało się jasne, że zamierza wziąć udział w tym wyścigu. Wszyscy byli przekonani, że to jakiś żart, że to jakaś ukryta kamera. Gdy Cliff otrzymał numer i ustawił się na linii startowej, zainteresowała się nim ekipa telewizyjna przygotowująca reportaż z tego ultramaratonu. Postanowili przeprowadzić z farmerem krótki wywiad. Cześć, kim jesteś i co tu robisz? Cliff Young. Wypasam owce na dużym pastwisku niedaleko Melbourne. Serio weźmiesz udział w tym ultramaratonie? Tak. Masz sponsora? Nie. Nie dasz rady przebiec z takiej odległości? Dam radę. Urodziłem się i wychowałem na farmie. Nie stać nas było na konia czy traktor. Dopiero 4 lata temu kupiłem traktor. Od dziecka, gdy nadchodziła burza, wychodziłem zaganiać owce. Mieliśmy 2000 owiec, które pasły się na 2000 akrów. Nieraz ganiałem za owcami po 2-3 dni. Nie było łatwo, no ale w końcu zawsze jakoś je złapałem. Myślę, że dam radę przebiec ten wyścig. To tylko 2 dni dłużej, 5 dni, a za owcami biegałem przez 3 dni. Gdy maraton się rozpoczął, profesjonaliści pozostawili Cliffa w jego kaloszach daleko, daleko za sobą. Niektórzy ludzie mu kibicowali, ale jednak większość mu współczuła i śmiała się wręcz z niego w złośliwy sposób, że wystawia się na pośmiewisko. Widzowie oglądali Cliffa w telewizji. Wielu przeżywało, wręcz modliło się za niego, żeby nie umarł gdzieś na trasie. No w końcu miał 61 lat, więc nikt nie dawał mu żadnych szans na to, że dotrze do mety. Wytrwali biegacze wiedzą, że aby pokonać taki dystans ponad 800 km potrzeba kilku dni. Każdego dnia należy biec przez 18 godzin i przez kolejnych 6 godzin spać i odpoczywać. Cliff Young nie miał takiej wiedzy. Nikt nie nałożył na niego kompletnie żadnych ograniczeń. Następnego dnia po starcie okazało się, że Cliff nie spał, tylko biegł przez całą noc, aż dotarł do miasteczka Mittagong, ale nawet bez przerwy na sen był i tak daleko w tyle za innymi biegaczami. Jednak każdej nocy zmniejszał się ten dystans pomiędzy farmerem a resztą uczestników. Gdy inni spali, Cliff biegł przez cały czas. Po ostatniej nocy okazało się, że Cliff minął wszystkich biegaczy i rankiem ostatniego dnia był już daleko z przodu. W wieku 61 lat Cliffowi nie tylko udało się ukończyć ultramaraton i co ważne nie umrzeć na trasie, ale również pobić rekord biegu o prawie 2 dni i zostać przy tym narodowym bohaterem. Przebiegł odległość 875 km w czasie 5 dni, 5 godzin i 4 minut. Zwróć uwagę, że zrobił dokładnie tak, jak postanowił na samym początku, gdy odpowiadał dziennikarzowi, mówiąc, że przebiegnie ten maraton właśnie w 5 dni. Gdy wręczano mu nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów, powiedział, że nawet nie wiedział o jej istnieniu i to nie dla pieniędzy wziął udział w tym maratonie. Całą wygraną rozdał pozostałym 5 biegaczom, którym również udało ukończyć się bieg. Każdy z nich otrzymał więc od Cliffa Younga po 2000 dolarów. Sam zwycięzca nie zostawił sobie ani centa. Cała Australia go pokochała. Cliff Young w odróżnieniu od pozostałych biegaczy nie znał metodyki biegania. Nie miał pojęcia, ile godzin należy biec, ile odpoczywać i w jaki sposób biec. Nie wiedział też, że w trakcie ultramaratonu można, a nawet trzeba spać. Jego umysł był wolny od wszelkich ograniczających go zasad. Cliff po prostu chciał wygrać. Wyobrażał sobie uciekającą owcę i próbował ją dogonić. Całe wyobrażenie w jego głowie i silna wiara w siebie sprawiły, że zwyciężył. Jego historia stała się inspiracją do filmu Forrest Gump.